Święto w Galerii, dokładnie otworzyliśmy nowego najemcę w naszym centrum handlowym. Jest to sklep spożywczy Biedronka. Bardzo dobra informacja zarówno dla nas, ale przede wszystkim dla naszych klientów. Lokal świetnie wyposażony, z jedyną w Tarnowie ladą mięsną, gdzie można nabyć świeże wędliny i mięso. No cóż, bogata oferta, mamy nadzieję, że sklep przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy będą nas odwiedzać. Świetnie uzupełnia naszą ofertę i mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na naszą odwiedzalność i na ranking naszego centrum handlowego. Było ciężko, co prawda trwało to bardzo krótko. Staraliśmy się z nowego najemcę wprowadzić w ekspresowym tempie i chyba nam się to udało. Także praktycznie po miesiącu, może lekko ponad miesiącu, mamy nowego operatora spożywczego. Uzupełni ofertę na pewno w 100%. Tak? Większość klientów, oprócz tych zakupów, które mogą zrobić w centrum handlowym na innych stoiskach, szuka również operatora spożywczego na zakupy spożywcze, ale nie tylko, bo jak wiemy, wybór w Biedronce jest bardzo duży. O godzinie 6:15 podniosły się rolety. Było bardzo dużo klientów, pomimo dość wczesnej pory, ale to dobry znak. To dobry znak na przyszłość, że ten sklep będzie się cieszył dużą popularnością. Od połowy grudnia otwarliśmy w nowej lokalizacji powiększony, odnowiony sklep Rossmann, który powiększył swoją ofertę i zaprasza również na zakupy. Poprzednia lokalizacja była przy samym wejściu do galerii, natomiast ta obecna jest teraz w centrum pasażu, ma dwa wejścia. Obecny Rossmann ma 5 kas. 2 kasy są tradycyjne, 3 są samoobsługowe.